Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy. Dzisiaj zaczynamy od, tutaj mam przygotowanych słoiczków. Na pewno się zastanawiacie, do czego to będę używać. A mianowicie, za chwilę wybieram się do ogrodu, a słoiczki będą mi potrzebne do przygotowania nasion. Dzisiaj postanowiłam sobie wysiać marchewkę. Mam tutaj trzy rodzaje marchewki i jeszcze pietruszkę, choć może już jest późno, ale jeszcze wysieję. I wyczytałam, że jest taki sposób, nie testowałam go jeszcze, to będę go pierwszy raz testować, że zalewamy nasionka gorącą wodą i wtedy nasionka szybciej nam wykiełkują. Więc ja sobie postanowiłam tak zrobić. Przesypię sobie nasionka do słoiczków, zaleję gorącą wodą, odczekam jakiś czas, niech one się tam fajnie namoczą, no i później wybieram się do ogrodu i będę sadzić i marchewki, i właśnie tą pietruszkę cukrową. Mam tutaj przygotowane dwie odmiany marchewki, Amsterdam i taka jadalna na wczesny zbiór, jak również jest ta piękna fioletowa marchewka. Piękna, ale bardzo wygląda sztucznie. Jestem ciekawa, jak ona będzie na żywo wyglądać, bo na obrazku naprawdę pięknie, fioletowo. Ale czy ona będzie pomarańczowa w środku, czy fioletowa? Jestem jej bardzo ciekawa, więc też ją wysieję. Zobaczymy. Więc teraz sobie przesypię nasionka tutaj, zaleję gorącą wodą, zamknę i zabieram to do ogrodu. Choć dzisiaj jest dalej zimno, ale postanowiłam, że zrobię sobie pierwsze wysiewy. Wysieję sobie groszek, czosnek wiosenny, no i jeszcze parę rzeczy, ale to zobaczycie już prosto z ogrodu. No i mamy wszystkie słoiczki zalane. Teraz sobie to na chwilkę zakryję. Niech one po prostu się zrobią takie, można powiedzieć, nabrzmiałe od wody. No i zobaczymy, czy faktycznie tak szybko wykiełkują niż normalne. I oczywiście mam tutaj tylko trzy słoiczki. Mam cztery rodzaje. I ta jedna marchewka nie będzie moczona w ciepłej wodzie. Wysieję sobie ją tak bezpośrednio do ziemi. No i zobaczymy, które odmiany szybciej wzejdą. Czy właśnie te, które były namoczone, czy ta, która nie była wcale namoczona w ciepłej wodzie. Zobaczymy, czy to coś pomaga w szybszym kiełkowaniu nasion. No i jesteśmy w ogrodzie. Powiem Wam, dzień nie pada. Niby jest ciepło, ale dzień nie pada. No i tutaj mamy wysiane pietruszki, marchewka fioletowa, marchewki pomarańczowe, no i groch i również czosnek wiosenny, jeden rządek. Mam tutaj przeznaczoną jedną skrzynię. Powiem Wam, znowu zaczyna padać, praktycznie dzień nie pada. Pogoda nie jest za ciekawa, ale jest w miarę ciepło, chyba 15 stopni na plusie. U mnie w ogrodzie duże zmiany. Zaraz Wam pokażę, jak tu wygląda. Dużo pracy. No i pada. Pokażę Wam, co sobie już posadziłam z moich rozsad do nowych skrzyń, ale powolutku. Wszystko po kolei. No i zaczynamy. U mnie dzisiaj tutaj wygląda strasznie, można powiedzieć. Rozgrajdasz. Wszędzie pełno kartonów. Ale powiem Wam, wykładam sobie kartonami tam, gdzie nie chcę, żeby rosła trawa. Wykładam kartonami, oczywiście potem tutaj albo powędrują skrzynie, albo wysypię sobie zrębkami. No i prace cały czas ogrodowe. No i zaczniemy może od nowych skrzyń. Powiem Wam, tutaj powędrowały skrzynie, trzy skrzynie, które miałam w tunelu foliowym. A dlatego, że tunel foliowy będzie przeniesiony w inne miejsce i tutaj już mam w skrzyniach coś wysiane. Tutaj mam wysiane buraki. Buraki takiej odmiany biało-czerwonej. Nie są one takie typowo czerwone. A tutaj mam miks kolorów. Tutaj
Wysiane jest jeszcze, aha, rzodkiewka. Rzodkiewkę sobie tutaj wysiewałam. To jest moja pierwsza skrzynia. Ta z tą marchewką. No i trzecia tutaj skrzynia z porami. Tutaj są pory, które sobie przesadziłam właśnie z tunelu foliowego. Rosły od tamtego roku. Są fajne, duże, ale jeszcze nie wszystkie. Tutaj sobie przeniosłam moje z rozsad. I tutaj są również pory. W całej skrzyni tutaj mam przepikowane również pory, które były później wysiane. Tutaj mam cebulki, które również tutaj muszą powędrować. Tutaj szczypiorek z moich rozsad. Takie na początek. No i tam mam nowe skrzynie. Powiem Wam, dostałam od pewnej osoby nowe skrzynie. Takie drewniane, takie jak miałam wcześniej tu. Pomalowałam sobie, no i wypełniłam ziemią. No i częściowo już tutaj sobie wysadzam moje roślinki z moich rozsad. Tutaj niedawno sobie przeniosłam groszki, groszki cukrowe i ten groszek łuskowy również. Tam są trzy boby. Wszystko to powędrowało z mojej szklarni, bo już powolutku muszę wszystko przenosić z szklarni, no bo już mamy prawie niebawem 15 kwiecień, no to już jest najwyższy czas, żeby również w szklarni zrobić miejsce dla, no niebawem będę już przynosić pomidory do szklarni. Tutaj jest jeszcze puste, ale tutaj sobie chcę wysiać chyba pietruszkę naciową. Tutaj moje rozsady i tutaj mam już kapusty, brokuły, które tutaj trzymię, żeby się hartowały, a niebawem również będę je przenosić w odpowiednie miejsce. Tutaj kolejna skrzynia przygotowana już do wysiewu i do nasadzeń. Tutaj przygotowana następna, którą trzeba uzupełnić ziemią, nawozem, no i później coś tutaj posadzić. Tutaj w tej skrzyni mam już przełożone również z mojej szklarni kapusta pak choi. Trzy sadzoneczki z moich rozsad. Muszę sobie tutaj zrobić jeszcze znaczniki. Na razie trzymię pudełeczka, żeby widzieć, co tu jest. Tutaj mam kapustę pekińską Hilton. A tam w oddali są brokuły limba i kalafiory te zielone romanesco. Tutaj jest kapusta pekińska Bristol, moja ulubiona odmiana. Co roku ją mam i naprawdę jest bardzo fajna. Tą drugą odmianę mam pierwszy sezon, zobaczymy jaka będzie. Tutaj z przodu brokuły fioletowe Miranda, taka odmiana. A tutaj jeszcze mam wysianą niedawno fioletową kalarepę. No i to są moje takie cztery nowe skrzynie. Tutaj muszę uzupełnić ziemią. No i co tu Wam jeszcze pokazać? Powolutku trawy już się rozrastają. To jest moja trawa w tamtym sezonie zakupiona, miskant flamingo, tak pięknie zaczął rosnąć. Tutaj skrzynia pełna czosnku, który był wysiewany, sadzony na jesień. Tutaj przy moim takim płotku również powędrują nowe skrzynie. Tutaj jeszcze muszę sobie zrobić porządek i tutaj będą dynie, brokuły gałązkowe, no i wiele, wiele innych warzyw. Ale to dopiero niebawem. Pracy jest ogrom. Tutaj Wam pokażę brzoskwinię, która już pięknie zakwitła. Bardzo dużo kwiatków. Jestem ciekawa, czy
czy będzie ona miała w tym roku te porażone listki, bo w tamtym roku niestety nie było owoców, w tym roku jest dużo kwiatów, ale zobaczymy, czy ta choroba, kędzierzawość liści znowu tutaj nie powstanie. Tutaj miejsce pod moją rabatę kwiatową jeszcze cały czas wygląda tak, bo praktycznie dzień nie pada. Nie idzie za bardzo robić na dworze, jedynie można pracę jakieś w szklarni wykonać, ale w szklarni już wszystkie kwiaty wołają, żeby je przenieść. One są już tak duże, no chciałabym je już tutaj umieścić, ale niestety jeszcze tutaj jest dużo pracy. Ostatnio przywiozłam ziemię, chyba 2 tony ziemi, żeby właśnie tutaj sobie zrobić piękną rabatę kwiatową, jak również worki kory sosnowej, którą też będę tutaj ściółkować przy drzewkach, no wszędzie tam, gdzie po prostu potrzeba. Tutaj moje tulipanki, no ale niestety dzisiaj nie ma słońca, więc one pozamykane mają kwiatuszki i nie zobaczymy ich pięknych okazów. Ale powiem Wam, jakoś te tulipany marnie rosną. Tutaj jeszcze, ale w doniczkach, których sobie wsadzałam na jesień, niestety te tulipany, które były głębiej posadzone, one w ogóle nie wyszły do góry, tylko te, które były nisko, to wyszły, a te, nie wiem, będę musiała je odkopać, sprawdzić, chyba że mi cebulki przegniły, no ale to właśnie muszę zobaczyć. No i dzisiaj choć pada, ale jeszcze sobie do skrzyń w ogrodzie wysieję tą oto okrągłą marchewkę, pietruszkę liściową, taką pomarszczoną i taką zwykłą. Wysieję sobie do skrzyń. Wysieję sobie również buraka liściowego kolorowego. No i czerwone buraczki, takie egipskie, one są takie spłaszczone, jak również takie czerwone, tradycyjne buraczki. To sobie za chwileczkę pójdę wysiać do skrzyń, a w szklarni do donic będę dzisiaj sobie wysiewać ogórki. Pierwsze ogórki, wysieję sobie je do takich większych doniczek i one tutaj będą już w szklarni. Nie będę ich przenosić do domu, no bo przecież mamy połowę kwietnia, więc śmiało ogórki mogą sobie w szklarni kiełkować. Odmiany, które będę wysiewać, to ogórek konserwowy Partner odmiany F1 będzie wysiewany, będzie ogórek konserwowy Monika. To są ogórki, które pierwszy sezon będą w moim ogrodzie. Zobaczymy, jakie będą. Kolejna odmiana ogórka to ogórek Racibor. Również będzie. Oczywiście nie będę ich jakoś tak dużo wysiewać, tylko po prostu po 2-3 nasionka. Tu jest taki kruchy ogórek, który wysiewałam w tamtym sezonie. Był bardzo dobry, więc będzie również w tym. Powiem Wam, ogórki, które wysiewałam do szklarni na moim parapecie, słabo wykiełkowały. 2 razy wysiewałam, no i dosłownie mam 3 sadzonki ogórków. Więc teraz będą rosły w szklarni. Zobaczymy, czy tutaj bardziej im nie będzie służyć niż w domu na parapecie. Ogórek sałatkowy, bardzo dobry, Pico. Ogórek meksykański. Tutaj ogórek gruntowy Dar. No i ogórek sałatkowy. Taki długi Telegraf. To są ogórki, które będę wysiewać w szklarni do doniczek. Aha, tu jeszcze mam odmianę taką rosyjską. Odmianę ogórka. Również sobie wysieję. No i tu w zanadrzu widać kukurydzę. Ale to się jeszcze zastanowię, czy już teraz będę ją wysiewać, czy poczekam jeszcze troszkę z kukurydzą. Ale przeważnie będzie to kukurydza cukrowa, ta złota. Chcę sobie jej posadzić dość dużo, żeby sobie zrobić taki płotek zasłaniający po prostu z kukurydzy. No i tutaj mam jedną odmianę kukurydzy ozdobnej, takiej
kolorowej. Zobaczymy, jakie się trafią. Więc kochani, zabieram się za wysiew. Najpierw do ogrodu, dlatego że nie chcę, żeby się mocniej rozpadało. A potem w szklarni. W szklarni ogórki. A teraz idziemy wysiać sobie marchewkę, pietruszkę i buraki. No i wysiewamy pietruszkę. Pietruszka sobie tutaj wysieje obok groszku, bobu. Tutaj oczywiście te kapusty nie będą. Tutaj będzie właśnie rządek pietruszki. No i mam właśnie przygotowane dwa rodzaje. Jedna jest ta taka pomarszczona, bardzo taka dekoracyjna, ale ona tak nie pachnie mocno, jak taka tradycyjna, zwyczajna, na natkę pietruszkę. Tutaj sobie również wysieję. Więc zaczynamy i wysiewamy. No i pietruszka wysiana. Teraz sobie to tylko tutaj zasypię. Powiem Wam, mam tutaj nową ziemię. Nie wiem, jaka będzie ta ziemia, bo to nie jest taka sklepowa ziemia. To jest taka po prostu, no, ziemia, gdzie się kupuje na tony, można powiedzieć. No i jestem ciekawa, czy jest fajna do uprawy warzyw, czy okaże się jakaś niezbyt specjalna. Dlatego dołożyłam sobie tutaj nawozu. Nawozu od moich kurek. Mam swoje kury, więc mam również od nich nawóz. Naturalny, ekologiczny, można powiedzieć. Więc zobaczymy, jak będą tutaj warzywa rosły. W tej chwili mam tutaj posadzoną tą pietruszkę, ale później, jak przyjdzie już tak gdzieś w połowie maja, tutaj sobie dosadzę pomidory. Będę w tym roku miała pomidory również na dworze, w gruncie, nie tylko w szklarni, ale również i na zewnątrz. Zobaczymy, jak będą rosły. Teraz zabieramy się za buraki. Buraki będą w tej drugiej skrzyni i też będą bokami posadzone, a po środku sobie dam albo trzy krzaczki pomidorów. No, zobaczymy, jak one potem będą się rozrastać. No i wysiewamy buraki. Zrobię sobie tutaj rządek. Jeden rządek tylko przy skrzyni tutaj właśnie z kraja zaraz. A drugi rządek sobie zrobię z tamtego końca buraków. I też tutaj w środku potem będą pomidory, a buraki będą po prostu na końcach tych skrzyń. Więc zaczynamy. Tutaj sobie wysieję ten egipski. On jest spłaszczony. Miałam go w tamtym sezonie. Bardzo fajnie wygląda, ale nie doczekałam się dużych buraków, no bo po prostu posadziłam sobie go późno. Praktycznie już tak na jesień. Były, ale drobniutkie. No i wysiewamy buraczki. No i robimy sobie kolejny rządek z drugiej strony. Oczywiście nie będzie to takie proste, ale przecież to nie musi być od linijki robione. Każdy sobie sieje jak chce. No i siejemy. Najpierw buraki czerwone, a później tutaj na końcu parę sztuk buraka liściowego, kolorowego. No i wysiewamy. U mnie w tym roku dość dużo będzie buraków. No i jeszcze burak liściowy. Tutaj na początku skrzyni. I myślę, że to wystarczy. No i mamy buraczki wysiane. Teraz sobie jeszcze przykryję to ziemią. No i będziemy mieli pierwsze buraki w ogrodzie. U mnie również są buraki w domu jeszcze. Na parapecie z rozsady mojej. Ale tamte buraki posadzę sobie w szklarni.
a te już będą tutaj rosły w ogrodzie. No i została nam jeszcze marchewka do wysiania. Tutaj gdzieś, chyba tutaj koło bobu sobie troszkę wysieję na kawałeczku miejsca. No i wysiewamy marchewkę okrągłą. Nie ma co jej tak głęboko wysiewać. Powiem Wam, jestem bardzo ciekawa tej marchewki fioletowej. Jaka będzie? Czy się uda? Jaki będzie miała naprawdę kolor? No i również jestem ciekawa, czy nasionka właśnie zamoczone w ciepłej wodzie szybciej wykiełkują. Będziemy to obserwować. No i na pewno Wam dam znać, czy naprawdę się ta metoda sprawdziła, że po prostu nasionka namaczamy w gorącej wodzie i one potem szybciej kiełkują. No i mamy marchewkę okrągłą. No i teraz, kochani, ja już się zabieram za wysiew ogórków. Wam życzę miłego dnia. No i możecie się pochwalić w komentarzu, jak tam u Was, czy pogoda jest idealna na prace ogrodowe, czy też u Was jest deszczowo. Kochani, do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa, pa!